Nazwa tajemnicza. Tak jest, czyli... Ale to może zajrzyjmy tu do składników, tak? Tak jest. Woda, dodajemy sobie śmietanę, 30, zagotowujemy to wszystko razem. A raczej się przyda w widelce. Dodajemy sobie cukier. I dodamy sobie kaszę kukurydzianą. O właśnie. I to już nam zdradzi troszeczkę proweniencję tej potrawy. Tak jest. Ponieważ kukurydza to są południowe tereny Polski. To jest okolice Lwowa, Ukraina. Gdzie przywędrowała kukurydza z Węgier, z południa, z Turcji. A jeżeli weźmiemy jeszcze sobie kuchnię rumuńską, to mama Łyga i jesteśmy już prawie że w domu, tak? Jest to coś podobnego, tylko mama Łyga w biednej Rumunii występowała w jednolitej postaci. To był prawie taki dodatek do jedzenia, albo i podstawowe pożywienie, tak jak u nas chleb. Natomiast tutaj ten bagoż będzie silnie wzmocniony i urozmaicony, bo tu jest i kureczki będą, i boczek będzie. I słonina, więc trochę tego faktycznie będzie. Ten banoż musimy sobie zagotować, to wszystko co mamy tutaj w garnku, dodać sobie kaszę i wtedy gotować takie, myślę, 10-12 minut, żeby nam ta kasza zmiękła i wsiąkła wszystko, cały płyn. Proszę Państwa, to też taka potrawa jest z gatunku jednogarnkowych, czyli eintopfa. Mamy tutaj i białko, czyli mamy i mięso, mamy tłuszcz, mamy węglowodany, także jest to pełnowartościowe danie, które można było zrobić, przyrządzić, a jeżeli tego ugotowało się nieco więcej, pewnie nie było problemu potem z pokrajaniem tym na patelni i z odgrzaniem tego, było równie doskonałe, tak jak są wielbiciele papki ziemniaczanej, czy pys, czy kiszki, tak zwani normalni i ortodoksi. Ortodoksi uważają, że te potrawy są znacznie lepsze, kiedy są odgrzewane, odsmażane na patelni. No tak w przypadku jest podobnie w przypadku pierogów, tak? Które niektórzy wolą, kiedy one są powtórnie odsmażone i zrobione. No tutaj to trzeba troszeczkę uwagi przy tym, nie? Tak, żeby się nam od spodu nie przypaliło. No i żeby mleko drapaka nie dało z garka. Dokładnie tak. No ale widzę, że garnuszki są profesjonalne, także nie będzie kłopotu. To jest? Nie mogę tego wycyrkulować tak, żeby... O! No to jest technika niestety, ale powiem Państwu, że kiedyś miałem też takie warsztaty w Skacenie, Muzeum Wsi w Białymstoku. I gotowaliśmy barszcz ukraiński i ponieważ ten barszcz już na płycie, na fizyce, na angielce dosyć mocno chodził, więc poprosiłem jedno z pań, żeby ogień zmniejszył. Oczywiście zmniejsza się ogień, odstawiając na bok albo podkładając fajerki jeszcze, tak, żeby zakryć. No. Natomiast pani rozłożyła tak ręce, ale potem widzę, tak jak u pomysłowego Dobromira, zabójstwo jej w oczach, wzięła kubek wody i frrr do ognia. Popiół, poleciało to wszystko do góry, do barszczu, ale wszyscy zgodnie twierdzili, że z tym popiołem był o wiele lepszy. O, niespotykany wręcz. Tak jest. Czasem takie przypadki są odkryciem czegoś nowego. Dobra, mam nadzieję, że to nam się będzie tu ładnie gotować. Teraz zajmiemy się dodatkami. Czyli to poczek i te wszystkie rzeczy. Słonina i kurki, tak. Też będziesz przesmażał, tak? Tak jest. Najpierw wytopię tłuszczyk, a potem będę wrzucił kurki. Musisz to mieszać. Dobra, teraz trochę słoniny. Pokroimy sobie w kosteczkę. No i będę, proszę Państwa, przy słoninie na kresach wschodnich, szczególnie jeśli chodzi o Białoruś, słonina była podstawą bytu. W kuchni staropolskiej dawniej nazywano to biel.
Proszę Państwa, słonina była bardziej ceniona niż normalne mięso od szynki czy od schabu. Po pierwsze, słonina była o wiele więcej kaloryczna, a po drugie, ze słoniny można było dostać wtedy jedyny rozsądny, dostępny tłuszcz, czyli smalec, którego używano do celów kulinarnych. Proszę Państwa, ale spotkałem się kiedyś z przepisem na ciastka ze skwarek. No to takie kiedyś, jak ktoś pamięta, była maszynka, zakładało się foremki w różnych kształtach, wychodziło takie ciasteczka z amoniakiem, które się piekło. Tam był dodatek ponad połowy tych wytopionych skwarek. Smalec był przydatny. Proszę Państwa, kiedyś podać kanapkę ze smalcem i z ogórkiem byłoby obrazą. W tej chwili na wytrawnych bankietach czy innych rzeczach to jest wręcz traktowane jako oznaka dużej finezji. No więc właśnie wtedy wytopione ze smalcu te skwarki odłożone wykorzystywano do robienia na przykład ciasteczek. Sama słonina tutaj to jest współczesna wersja słoniny, która jest tak gruba, ponieważ proszę Państwa teraz świniaczki hoduje się nie dla słoniny, a dla mięsa. Więc ważna jest rasa, żeby było dużo mięsa, a słonina jest traktowana jako dopust boży. Kiedyś było odwrotnie. Jeżeli słonina nie była gruba na cztery palce, świniak nie szedł pod tłuszcz. Po prostu hodowano dla słoniny. No i taka słoninka, która potem była zasolona, czy z dodatkiem pieprzu, czy czosnku niedźwiedziego. Soli oczywiście zawinięta w szmatkę, składowana, trzymana w skrzyneczkach, gdzie był przewiew, a jednocześnie sok, który się wytwarzał, mógł sobie spokojnie odpływać. To było podstawowym pożywieniem, a w tej chwili na Białorusi jestem świadkiem, tak to zostało. Natomiast dobrze zrobiona słonina, krojona na pasterki, rozsmarowywała się wręcz na chlebie, dobrym razowym chlebie. Proszę Państwa, do tego dodatek ogórka kiszonego wcale nie zamykał tego dania, bo to było danie typowo zakąskowe do, nie powiem, że kieliszka, bo na Białorusi w szklanki się leje, czyli do szklaneczki. Dobrej wytwórczości alkoholowej, podpolnej albo nielegalnej. Rzecz, którą nikt nie chciał zbadać, a rzecz też jest istotna dla kresów, szczególnie tutaj tych wschodnich, czyli Ukraina, Białoruś, a też zahaczając o Podlasie, to było bimbrownictwo. Może to mało ma wspólnego z kuchnią kresową, ale warto o tym wspomnieć, ponieważ w czasie wielu wojen, zmian politycznych, alkohol, czyli bimber, był najpewniejszym środkiem płatniczym. Dlatego pędzono go notorycznie i każda wieś, każda osada, każda rodzina szczyciła się swoją odmianą tego naszego, no teraz może nie narodowego napitku, ale proszę Państwa, powiem Wam jedną rzecz, że duch puszczy, który nagminnie jest robiony na Podlasiu, w Warszawie uzyskuje cenę 25 zł za butelkę, więc drożej niż wyrób naszego przemysłu spirytusowego i naprawdę ten wyrób osiąga już czasami wręcz wspaniałe efekty. Stają się powoli, nie wiem, czy naszym produktem narodowym, ale na pewno regionalnym. Stowarzyszenia walczą o zalegalizowanie produkcji bimbru. Jakoś tak nie idzie to, ponieważ lobby spirytusowe jest zbyt mocne, żeby to przebić, a policzono, że taka produkcja zalegalizowana wykosiłaby 1/3 produktów z rynku, także bronią się jak mogą. A szkoda, bo Węgry, Rumunia, Czechosłowacy, znaczy Czechy dawno już wprowadziły możliwość pozyskiwania na własne potrzeby, a nawet do niewielkiego rangu. Wrzucamy teraz i słoninę, i boczek wędzony, żeby nam się to wszystko ładnie przysmażyło i żeby się tłuszcz wytopił. Kiedy się tłuszcz wytopi, to wrzucimy sobie kurki. I tu też mała dygresja. Proszę zobaczyć, nasi dziadowie
nie znali diety zrównoważonej. O diecepty też w ogóle wtedy mowy nie było, ale już wiedzieli, że jeżeli mają kukurydzę ugotowaną, to jest to węglowodan, tak? Czyli do tego, żeby było zrównoważone i to smaczne zjeść, trzeba było dodać troszeczkę tłuszczu, białka. I wiedziano, że to się od razu pięknie i ładnie skomponuje. Czyli można powiedzieć, że dietetyka to był atawizm. Nie, to było po prostu praktyczne. Wiedziano, że jak zje się samą tą kaszę kukurydzianą, to po godzinie trzeba będzie coś jeszcze zrzucić, tak? Zjeść, tak. Nie, to białkiem tworzyło posiłek bardziej kaloryczny, bardziej energetyczny i bardziej, jak to się wtedy mówiło, pożywny. Tak jest. To jeszcze teraz dodajesz pietruszkę. Będzie to potem na sam koniec. Kiedyś, bo to jest typowo włościańska potrawa, więc żeby ją rozmaicić, żeby ona była pieprzna, pikantna albo inna, no nie korzystano z pieprzu, z gałki muszkotowej, z innych rzeczy, ale wychodziło się na pole, na łąkę, zbierało się ziela, którymi doprawiało się do smaku potrawy, a także te zioła też służyły bardzo często w celach leczniczych. Ba, na łąkę wychodziło się też na przedmówku, żeby coś złapać i schwycić. Tutaj w restauracji jest doskonała zupa krem z pokrzywy. O. Pokrzywa lebioda to kiedyś podstawowe pożywienie było na przedmówku, bo to dopiero urosło. To można było zalać wrzątkiem, rzucić cokolwiek jeszcze, nawet suszone obierzyny ziemniaków, które zostawiano czasami, obawiając się głodu na przedmówku. I jako taka pożywna zupa wychodziła, to gdzieś tam ratowało do presji głodowej. Zresztą nasi pradziadowie doskonale sobie radzili także w przypadku słodyczy. To był zasnięty sok z drzew owocowych, szczególnie ze śliw, z wiśni. To były nasiona klonu, ba nawet z dziboła traw, z których wysysano to słodkie takie, słodką miazgę, która też troszeczkę zastępowała słodycze. Ty pewnie nie pamiętasz, jak był cukier na kartki, słodycze były natalone. To nie. No to powstał nawet taki dowcip swego czasu. Jak mogą być cukierki na kartki, nie może być kryzysu, jak ministrem handlu jest łakomiec? Jak może się rolnictwo rozwija, skoro ministrem rolnictwa jest konica, a budownictwa glazu? No i wtedy już cały ten, całą tą ekipę dopełniało trzech generałów. Żyto, baryła i oliwa. No. To się zamykało. Ale faktycznie wtedy też radzono sobie nie najgorzej, ponieważ z cukru palono iryski, robiono z mąką ziemniaczaną takie cinguski, krówki. Proszę Państwa, kiedyś wysnułem taką hipotezę, o którą mocno żeśmy kłócili się z Robertem Makowiczem i z Maciejem Kuroniem. Otóż ja powiedziałem, że to dzięki temu, że mieliśmy w Polsce komunizm, biedę, niedostatek i kryzys, to nasza kuchnia narodowa zachowała się w takiej, a nie w innej postaci. No, oburzono się na mnie strasznie. Zacząłem tłumaczyć, że to dzięki temu, żeśmy przechowali do połowy lat 80. zapiśniki naszych babci, prababci, w których były dawne przepisy na słodycze, na mięsa, na kiełbasy, na ciasta, na różne rzeczy. I dlaczego mamy jeszcze tą kuchnię? Nie daliśmy się ogłupić McDonaldami do samego końca i Polacy pielęgnują te tradycje. Szczególnie to zauważam na Podlasiu w Białymstoku, gdzie do wędzarni przed świętami, szczególnie Wielkiej Nocy, ale i Bożego Narodzenia, tworzą się kilometrowe kolejki, bo każdy chce zrobić swoją tą kiełbaskę, swoją szyneczkę i ją uwędzić. No aromacik. Zaczyna pan wiedzieć. Tak. I tak cebulka dają swoje. Poczekamy jeszcze chwilę i wrzucimy kurki, dosłownie na 2 minuty i będziemy mogli podawać. To coś tak, to można byłoby powiedzieć, że to jest taki fast food, nie? Dokładnie. Coś na szybko robione. O, jeszcze jeden z fast foodów. Chleb z cukrem. Ze śmietaną. Ze śmietaną, ale też z cukrem. I proszę Państwa, przecież ten chleb z cukrem czy ze śmietaną, on smakował tylko na wynos.
No przecież brało się pajdę, leciało się na podwórko, tak? Nikt tego w domu nie jadł. No. To są rzeczy, mówię, może mało ważne, ale które no, szczególnie, jeżeli ktoś żył w tych czasach, to zapadają głęboko w pamięć. No i to objadanie sąsiadów, tak? Mimo tego, że było w domu coś, to sąsiadów, jeżeli to coś nawet gorsze było, to było lepsze, bo było sąsiadów. No, to przecież nie wynikało z pazerności, no, tylko z jakiejś takiej szukania odmiany, prawda, innych rzeczy, zmiany. Odwrócenia sytuacji. Dobrze, to niech sobie dochodzi, a my się zajmiemy już tym. Czyli tak jak to Modesta Maro krzyczy serwis, tak? Tak jest. Dokładnie tak. Serdecznie Wam dziękujemy za wspólne gotowanie, za to, że byliście z nami. Obserwowaliście wszystkie trzy dania, które przygotowaliśmy. Do Państwa gotował Damian Kordas, bardzo mi miło i opowiadał Andrzej Wiedoru. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Za wspólny czas spędzony, za to, że trochę dowiedziałem się o kuchni kresowej. Do szybkiego spotkania na następnym festiwalu. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że już w normalnych, dobrych warunkach, ale przy równie smakowitym jedzeniu. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia.